Siemanko, siemanko. Kolejny tydzień, kolejny dzień. Byłem u fryzjera, bo Sylwia mówiła, że wyglądam jak Fryderyk Chopin z obrazu sekretariatu jej starej szkoły imienia Fryderyka Chopina. Więc, no co, już musiałem się obciąć, zresztą i tak miałem się obciąć. Tak, muszę wywieźć przyczepkę, kładę i posprzątać chatę i w ogóle. Do tego chciałem zrobić półkę i do tego chciałem wam pokazać plecak. I no i tyle. Zaczynajmy więc. Jedni muszą robić, a drudzy mają w życiu. Leży się i tyle, nie? Wstajemy, bo ładna pogoda. No i teraz przyszedł czas na półkę. Niedawno zamontowaliśmy sobie nowy internet, wygląda to obrzydliwie, więc muszę coś tutaj pokombinować. Półka projekt. Robię tą półę, słuchajcie. Stały mi jeszcze odpady z bramy, jak robiłem bramę niedawno. I zobaczymy, jak to pójdzie. Wydaje mi się, że wiele rzeczy można sobie samemu robić w domu i nie musi to być idealne. Czy jakoś to będzie wyglądać. Takie drobne rzeczy lubię robić, fajnie się to robi. Naprawdę sprawia mi to przyjemność, natomiast takie jakieś roboty grube, typu brama ostatnio, spawanie, jakieś betonowanie, nie znam się na tym. Nie, raczej nie. Ostatnio robiłem tydzień bramę, jak miałem wolne, zmęczyło mnie strasznie. Więc takie coś jak najbardziej. Będzie działać. Pogrod dopisuje i coś się tam działa koło domu. Tak jak pewnie każdy wykorzystuje wolny weekend. Sylwia pracuje dzisiaj, więc ja tutaj sobie działam sam. Natomiast ogólnie motywuje mnie bardzo to do pracy, do działania i do nauki tego marketingu internetowego. To właśnie, że Sylwia pracuje i nie może mieć razem wolne. Jutro wybieramy się gdzieś tam na motorkach i mamy tylko tak naprawdę czas do 14, to i tak jest dobrze, więc trzeba coś działać, może się uda. Jedziemy dalej. Słuchajcie, puła zrobiona, stoi. Sylwia tu pewnie walnie jakiegoś dużego kwiatka albo coś. Następnego, kolejnego, setnego. Więc Jabton. I jedę posprzątać, muszę być z psami. Mam nadzieję, że zdążę wam pokazać jeszcze ten plecak. To jest plecak GoPro Hero. Bardzo fajny, jestem super zadowolony. Kupiłem go z wyprzedaży i polecam, naprawdę. Niezły czat. Wyszłem z Pipkiem na spacer jeszcze teraz wieczorem, ale takiego nieba się nie spodziewałem. Super. Warto tak czasami sobie wyjść wieczorem, wydaje mi się, i się wyciszyć. Medytacja jest super, do tego trzeba się uczyć właśnie iść w tym kierunku tworzenia balansu w swoim życiu. To jest najważniejsze. Mieć dobre serducho i kierować się nim. Dzisiaj kolację jem sam.
jajeczka, warzywa, mleteczki. Chleb tostowy, nie tak do końca, wiadomo, ale raz na jakiś czas. Fajnie? Bardzo fajnie. Ja tłuszczę. Lecimy, lecimy, bo no, pogoda jest cudowna. Wow! Ja bym mogła tam wejść. Słychać ten... Tam słychać szum oceanu normalnie. To widz zaczyna się z tej strony. Tam jest fajnie wejść w te skały takie.